Pójdzie kurier warszawski, najnowszy do widzenia! Flaga z niemiecką swastyką zawisła na moment na budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego w Toruniu. Trwało to chwilę, bo szybko została zerwana. Młodzież szkoły w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego odegrała scenki przywołujące wydarzenia z II wojny światowej. Rekonstrukcje historyczne w toruńskiej jedynce to już tradycja. Robimy próbę rekonstrukcji historycznej wydarzeń, które miały miejsce w okupowanej Polsce. Będą to sceny wrzesień 39 Toruń, będzie to likwidacja konfidenta gestapo, będzie to mały sabotaż pokazany, również odbieranie broni Niemcom w celu zdobycia ich do przyszłej walki. Akcja najważniejsza, zamach na Kuczerę. Młodzież w rekonstrukcjach wspierało stowarzyszenie Nordland, które posiada oryginalny motocykl i auto z czasów II wojny światowej. Dzięki nim uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądał zamach na Franca Kuczerę, kata Warszawy. Pierwotnie miałem być żołnierzem września 1939 roku, ale z przyczyn obiektywnych będę grał Franca Kuczerę i będzie na mnie przeprowadzony zamach i zginę, tak można powiedzieć. W sumie odtworzonych zostało 6 scenek rekonstrukcji historycznych. Każdy dobrze wiedział, na czym polega jego rola. Tak, na początku będę grał przechodnia i tutaj właśnie będziemy robić kilka takich epizodów małych. Później będę ubezpieczał, kiedy będziemy zrywać flagę niemiecką, będę zabezpieczał teren. No i na tym opiera się właśnie cała moja rola. Społeczność jedynki uczciła w ten sposób Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W tym dniu musimy oddać jakiś honor, cześć tym ludziom, którzy walczyli za wolną Polskę, którzy w czasach okupacji bronili naszej ojczyzny. Odtwarzanie faktów historycznych w ten sposób to z pewnością efektowne lekcje patriotyzmu i historii. Po pierwsze, ożywiamy historię. Po drugie, pokazujemy wydarzenia, o których młodzież już nie chce czytać. Dziś w dobie historii obrazkowych ta forma pokazywania historii chyba najbardziej do nich przemawia. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu, ponieważ historia nigdy nie była dla mnie za bardzo ciekawym przedmiotem, a w ten sposób, który zaraz zauważymy tutaj, tą inscenizację, tak, no pozwala mi to o wiele bardziej przyswoić sobie ten okres jakby życia, który jest mimo wszystko bardzo ważny dla mnie jako dla Polaka. Młodzież jedynki miała także okazję do wysłuchania wykładu na temat pierwszych miesięcy okupacji hitlerowskiej w Toruniu.